Samogłoski w numerologii. Jakie tak naprawdę mają znaczenie? Zapraszam na materiał. Dzień dobry. Witam bardzo, bardzo serdecznie. Dzisiaj kolejny kawałek tajemnicy z portretu numerologicznego. Mianowicie, my w szkole numerologii uczymy się tak, że jak liczymy wibracje imienia, czy nazwiska, czy przezwiska, to od samego początku uczymy się, aby na górze zapisywać wibracje samogłosek, na dole spółgłosek i jako trzecią zmienną my bierzemy pod uwagę wibracje całego imienia. Nie? Więc sprawdzamy spółgłoski, sprawdzamy samogłoski i sprawdzamy całość. I teraz po co my to robimy? Dlaczego my tak sobie, można by powiedzieć, że nawet utrudniamy życie? No nie utrudniamy sobie życia, bo w szkole wykładowczyniami głównymi są same piątki, albo z dnia piątki, albo z całości piątki, więc nie ma opcji, że będziemy coś sobie utrudniać, wręcz przeciwnie. To wbrew pozorom jest duże ułatwienie, ponieważ po pierwsze, interesuje nas, jak wibruje to imię według samogłosek. Po drugie, my na sam koniec, jak już mamy wszystkie imiona, wszystkie przezwiska, wszystkie nazwiska, to bierzemy pod uwagę kombinację. I właśnie ta suma wszystkich samogłosek z całej nazwy mówi nam o tym, jaka jest liczba duszy, którą w umiejętny sposób można zmienić, jeśli ktoś ma taką ochotę, nadając imię wzmacniające. Niemniej jednak suma wszystkich wibracji w danym imieniu i suma całości mówi nam o tym, jacy jesteśmy w środku, co nas motywuje do działania, jaką mamy, jakie cele na ten moment realizuje nasza dusza. Bo musicie też wiedzieć, że nasza dusza ma na to życie wiele celów. To nie jest tak, że ona tu przyszła tylko w jednym konkretnym. Jakiej to odpowiedzi czasami się ludzie spodziewają, kiedy robimy odczyty z kronika kaszy. No niemniej jednak dobrze jest o tym wiedzieć, że my mamy różne zadania na to życie. Pomyślcie sobie, że to by było strasznie nudne, jakbyśmy mieli tylko jedną rzecz, tylko że przychodzisz tu, żyjesz 70, 80 czy nawet 90 lat i masz tylko jedną rzecz do zrobienia. To nie, to nawet czwórki numerologiczne by się tym znudziły. W związku z tym dobrze jest wiedzieć, że nasza dusza realizuje jakieś cele i można je zmienić, można ustalić inne cele. I teraz, czyli można tak powiedzieć, że ta energia, którą wyliczamy, sumując wszystkie samogłoski w całej nazwie, mówi nam o tym, jacy jesteśmy w kontakcie sami ze sobą. I to jest bardzo często ogromna podpowiedź, ogromna informacja dla nas. Kiedy szukamy siebie, kiedy ze sobą medytujemy, wyliczamy sobie wibracje duszy, bo bierzemy pod uwagę numerologię liter, więc to wszystko bierzemy pod uwagę. Możemy też sobie sprawdzić, jaka jest numerologia naszego imienia. To też jest bardzo ciekawe, bo inaczej będzie się rozkładać jakby energia u osoby, która się nazywa Małgorzata Katarzyna Kinga. I na przykład Kinga będzie imieniem zbierzmowania, bo ta wibracja będzie działać słabiej. Natomiast na pierwszy plan wyjdzie nam Małgorzata, Katarzyna już będzie działać słabiej, nie? No bo jest już w drugim imieniu, dlatego warto jest znać znaczenie swojego imienia. Warto jest sobie przeliczyć i właśnie liczymy osobno spółgłoski, osobno samogłoski i całość. To w skrócie chyba powiedziałam, jak obliczyć wibracje imion. Nazwiska i przezwiska liczymy dokładnie tak samo. I teraz jako ciekawostka, starajmy się zapamiętać, że według alfabetu numerologicznego, którym ja się posługuję, a znam go od Gladys Lobos, przez Bogusię Andrzejską do mnie to doszło, bardzo ważna informacja i właściwie chyba poproszę Was, żebyście to sobie zapisali, że Y traktujemy jako spółgłoskę w
tym alfabecie numerologicznym, którego my używamy, Y uważana jest za spółgłoskę. I bardzo często ja odpowiadam na live'ach czy webinarach na to pytanie, że jak Ty to liczysz, że w tym imieniu wychodzi Ci karma, albo że Ci nie wychodzi karma, albo inne mamy, tutaj doświadczenia. No możemy mieć inne doświadczenia, dlatego że ja Y traktuję jako spółgłoskę. Więc to sobie musisz gdzieś tam zapisać i zapamiętać, jak liczysz. Natomiast A, E, I, O, U, czyli to, co normalnie mamy z alfabetu jako samogłoski. Natomiast wszystkie pozostałe to są nasze spółgłoski, włącznie z literą Y. Też nie bierzemy pod uwagę on, ę, ci, si, zi i tak dalej, tylko używamy alfabetu, myślę, że najbliżej chyba jest do amerykańskiego. Jak robiliśmy portrety Ukraińcom, to braliśmy pod uwagę to, co jest wpisane w paszporcie. Czyli nie cyrylicą, tylko ta cyrylica jest przetłumaczona na litery i to bierzemy pod uwagę do portretu numerologicznego. Zachęcam Cię już dzisiaj do tego, żeby obliczyć sobie wibracje swojego imienia. Pamiętaj, interesują Cię trzy sumy. Suma spółgłosek, suma samogłosek i suma całości. I o tym, jak wibruje to imię, najwięcej Ci powie suma całości. Natomiast bardzo miło jest usłyszeć, że w imieniu masz również wzmocnienie mistrzowskie, tak jak właśnie jest to w imieniu Małgorzata 33, Katarzyna 33, na przykład. Natomiast no, nie możemy też nie zauważyć, że są imiona, które mają karmę. Dawid, Damian, Maria, Daria. Te imiona mają na przykład karmę 13. Kinga, karmę 14. Ja w ogóle w numerologii zazwyczaj zwracam uwagę na to, czy jest karma, czy mistrzostwo, czy jej nie ma. Jeżeli nie ma, no to jakby okej. Okay. Jakby w trakcie robienia portretu nie analizujemy jakoś bardzo głęboko imion. Małgorzata Brzoza napisała tą książkę, więc jeśli chcesz słownik imion, to zapraszam, bo bardzo fajna książka. Natomiast my tutaj analizując portret skupiamy się na liczbach magicznych, czyli 13, 14, 16, 19, 26, 27 i liczby mistrzowskie, czyli 11, 22, 33, 44. To chyba tyle. Życzę miłego wyliczenia swoich imion. Dowiadujmy się jak najwięcej o sobie, a jeżeli jesteś zainteresowany jeszcze bardziej numerologią, to zapraszam do szkoły albo zapraszam do kupna mojej książki Prawda zaklęta w liczbach. Ponieważ zbliża się wielkimi krokami nowy rok numerologiczny, my w tym roku wydaliśmy Numeroplaner, gdzie w zgodzie z liczbami wszechświata możesz zaplanować sobie cały następny rok. Do czego oczywiście zachęcam, żeby mieć plany, żeby mieć cele i żeby móc je realizować. Pozdrawiam cieplutko. I oczywiście znajdźmy się na Facebooku, na Instagramie, na TikToku. Wszystkiego dobrego, kochani. I pamiętajcie, łatwiej, przyjemniej i mądrzej żyje się w zgodzie z zasadami wszechświata, kiedy nie musisz walczyć z prądem. Płyń z prądem.